idę z wami za ojcem Pio. Jestem przy chorobach i skutkach i błędach związanych z przeróbką, z bałwochwalstwem mszy świętej. I wczoraj omawiałem z wami, zapomniano, że komunia święta nas przebóstwia. Że msza święta uświęca parafię, uświęca miasto, wszystko to odrzucono. I dalej ojciec Pio tu mówi, tak jak Bóg Ojciec, który przy stworzeniu tchnął życie w proch i stał się człowiek, tak dziś Chrystus tchnie nowe życie w nas w komunii świętej. Ale że to jest On tym życiem, czyli ten proces nazywa się przebóstwienie. On jest Bogiem. Otrzymujemy nowe życie. Pozostaliśmy prochem i pyłem, ale teraz proch ten i pył zyskał życie wieczne i jest wieczny, posiadając w sobie Boga. Żyjąc w łasce uświęcającej, przyjmując często Pana Jezusa, drogie dzieci, macie w sobie życie wieczne. Czyli Łukasz, pójdziesz po ulicy, padnęła na ciebie gałąź, zabiła cię, ty do nieba idziesz. To jest nieprawdopodobny kapitał. Kto ma Boga, moi drodzy, ten ma Pana Jezusa. Ma życie wieczne. Macie ochronę. Skoro Bóg idzie ze mną, to nie dotknie mnie kula. Zamachowiec postanowi mnie zabić, nie jest to wpisane w plany Boga, już wyciągnie kulę, ktoś pójdzie, choćby nawet pijany, i go potrąci, no i przeszczeli. To działanie Boga jest nieprawdopodobne. Mamy tak potężną ochronę dla siebie, dla ojczyzny, dla, moi drodzy, parafii. Dziś bliżej zrozumiałem, dlaczego wprowadzono koncelebry. Wiecie po co? Żeby było mniej mszy świętych. Żeby była tylko jedna, 500 łopa na mszy. Większość drzemie, śpi, nie wie co się dzieje. Jeden się próbuje pocić, też słabo wierzy. Wczoraj zrozumiałem dramat tej bitwy o komunię świętą, o Eucharystię. Czemu ona pada w latach 90. czy 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania socjologiczne kapłanów. I było jedno z pytań, czy wierzy w konsekrację, w przeistoczenie. Wczoraj się zatrząsł mój umysł. 64% kapłanów amerykańskich nie wierzy w przeistoczenie. To teraz chyba wszystko rozumiecie. Dlaczego tak na gwałt wprowadzają szafarzy? Dlaczego tak jest profanowany Pan Jezus na stojąco i na kolana, na rękę? To wszystko jest wypadkowa niewiary. Dlatego to, co dzisiaj na ziemi polskiej wprowadza się w związku z Eucharystią, jest to wypadkowa niewiary naszych biskupów, niewiary kapłanów, bo gdyby wierzyli, tak by się nie zachowywali. Bo co to znaczy? Że przez 19 wieków Kościół katolicki błądził? Że nasi ojcowie byli pod płaszczem demona? Przyjmowanie komunii świętej, mówi ojciec Pio, przekształca nas w nowe stworzenie. Stworzenie według zamysłu Ojca. Jak was oszukują, moi drodzy, w wykazach, że rośnie w Polsce przyjęcie komunii świętej. No ale nie pokazują, jakie są spadki. Jest nas coraz mniej. Ta garstka gorliwszych jest coraz większa, bo coraz mniej. A to tylko go najgorliwsi przyjmują. Jeśli na parafii jest 10 tysięcy ludzi, czy 15, kiedyś przystawało 5 tysięcy, czy 6 na mszę niedzielną, a dziś jest 2 tysiące lub 1000. No to co, procent komunii cały czas rośnie. Bo ci najgorliwsi zostali. Przyglądnijcie się temu
kłamstwu i tej ślepocie. Przyjmowanie Komunii Świętej przekształca nas w nowe stworzenie, stworzenie według zamysłu Ojca. Jezus, zjednoczony z pierwotnym zamysłem Ojca, utożsamia Jego wolę, czyli Boga Ojca, w każdej przyjmującej Go duszy, oddając chwałę Bogu w swojej pokorze poprzez człowieka z wnętrza ludzkiej duszy. To jest coś nieprawdopodobnego. Pan Jezus oddaje chwałę Bogu Ojcu z wnętrza Twojej duszy. Skoro On z swojego wnętrza po komunii oddaje chwałę Bogu, no to i Ty też. To jest takie logiczne, bo tak cudowne jest to nasze zjednoczenie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Żebyście o tych zjawiskach zapomnieli, komunia szybko, biegiem, poganiają Was. Ani dekadracji, niczego, bo jest cyk, 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 poszli. Jeśli by wymyślili komputer, który by na minutę rozdawał 200 hostii, na pewno by go wprowadzili. Wymyślili system, to by nas karmili tak, jak się karmi kury w kurnikach, że siedzi cały czas, tylko w jednym miejscu się przesuwa taśma. Cyk, cyk. Przestano, kolejna wada w Komunii Świętej, uwielbiać Boga. Poprzez Komunię Świętą, mówi ojciec Pio, Bóg jest uwielbiony najdoskonalej, ponieważ uwielbia Go sam Chrystus, zjednoczony z człowiekiem w Komunii Świętej. To, co Wam mówiłem. Skoro Bóg, Pan Jezus uwielbia Boga, to, moi drodzy, Bóg jest najdoskonalej uwielbiony. Tobie tylko wystarczy mieć świadomość, kogo masz. Parę słów powiedzieć, a Bóg Ojciec jest już do Ciebie, przez Ciebie tak dogrzany. Ty tylko mów ciepłe słowa do Zbawiciela. Nie zapomnij o Nim. A Twoja miłość do Boga Ojca wzrasta wraz z doskonałą miłością Pana Jezusa, który jest, moi drodzy, w Tobie. A w Komunii Świętej nie jest więc tylko pocałunkiem miłości duszy i jej Zbawiciela, ale jest najściślejszym, mistycznym uściskiem całej Przenajświętszej Trójcy z duszą ludzką. No bo to jest logiczne, co Wam dzisiaj wyjaśniałem, że miłość do Matki Bożej jest darem, który wypływa z wierności Bogu, z wiary w Boga i w miłość Boga. Kto z Was nie kocha Boga, nie wierzy, on nigdy Matkę Bożą nie przyjmie, bo nie ma podstawy. I teraz, kiedy Ty mówisz akt miłości Matce Bożej, Matka Boża od razu mówi co? Bóg. Pan Jezus. Teraz, kiedy mamy Pana Jezusa w swoim sercu, Ty mówisz akt miłości Jezusowi, co mówi Pan Jezus? Powiedzcie na głos. Bóg Ojciec. To nie proste. To jest proste, moi drodzy, powiązanie. Ojciec Pio nazywa to mistycznym uściskiem całej przenajdroższej, najświętszej Trójcy z duszą ludzką. Pomyślcie, jakie my są buroki, ile razy po Komunii Świętej ani me, nic Panu Bogu. Szybko, poganiane, wrzask. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego. Co my dzisiaj tracimy w Kościele, to, co robi się z nami w czasie Komunii Świętej. A jak tylko powie, moi drodzy, kapłan, idźcie, ofiara spełniona, zaraz, koście organista, jedna zwrotka, słyszycie szuk, zasłonięte organy, kościelny, czy się zakona, dzwoni kluczami, idźcie już, tylko jeszcze się nie wy, już dzwoni kluczami. Zauważyliście? Po co w ogóle tam chodzić w tej chwili? Niech to pozamykają, mają cały czas wolne. Kto Wam powie o mistycznym uścisku Twojej duszy,
Trójcy Przenajświętszej względem Boga Ojca. Istota miłości, jaka zawiera się w tym sakramencie, jest uobecniona i spełniona przez wspólną ofiarę. Czasami sobie kłócnicie tu, jak ona mam jakie mam tu modlitwy na klęczniku, jakie podpowiedzenia. Zbudź intencję współcierpienia z Chrystusem. Bo msza święta to też Twoja ofiara. Teraz, kiedy ją połączysz, moi drodzy, z ofiarą Chrystusa, no to ofiarę Chrystusa i ofiarę duszy, która tę ofiarę Bogu przyjmuje, łączy z nią jej własną, małą ofiarą, na miarę jej możliwości, to jednak im ta ofiara jest hojniejsza, tym bardziej się podoba Bogu. Dlatego w naszych orędziach Pan Jezus wyjaśnia, że jak bezwiednie przyjmujecie Komunię Świętą, tak nieświadomie, to już jest bluźnierstwo. Bóg już cierpi. Boś przyszedł, no i nic. To tak jak w domu. Żona ci ugotuje obiad, mama ci ugotuje obiad. Ty zjesz. Nie mruczałeś, ale nie powiedziałeś, Bóg zapłaci. Nie powiedziałeś, mamo, było dobre. I mama siedzi w kuchni, co się dzieje? Jest jej smutno. Cierpi. I ty nigdy nie potrafisz rozwinąć skrzydeł mamie czy żonie. Bo będziesz ją tym milczeniem dobijał i w pewnym momencie ucieknie ci z kuchni. Dlatego bardzo uważajcie na te bezwiedne, bezmyślne komunie święte. Już Boga obrażacie. A co dopiero teraz połączyć to z ofiarą Pana Jezusa? Im ta ofiara Twoja jest hojniejsza, to tym bardziej się Bogu podoba. A jak im bardziej otworzysz serce Boga, to Bóg mówi, że jest bezradny na taką miłość i wszystko Ci da. Taki prosty klucz. Wszystko Ci da. Im więcej oddamy Bogu, tym więcej nas wypełni sobą, a więc sprawi, że nasze ofiary staną się podobne Jego ofierze, ofierze Chrystusa. I ci kiedyś Bóg pokaże na sądzie, o, ta msza święta uratowała czemu Żydów. Popatrz, tamta w 4 Filipińczyków. Ta pomogła 2 Chińczykom. To jest taka potężna łaska, przestrzeń łaski. To tyle o Komunii Świętej mówi ojciec Pio, abyście znali jej wieczny i pozaziemski wymiar. To taka moja uwaga dydaktyczna, ćwiczeniowa. Pojawia się zwyczaje u was, że idzie do proboszcza, żeby wam dał na ciasto dużą hostię, wypiekacie hostię na tortach, oblewacie jakimś lukierem, później tego nikt nie zjada, to się do wiaderka wyrzuca, daje kurom. Nie dotykajcie tego. Takich dziwac nie róbcie. To tylko podpowiadam, bo to jest powolna szkoła zabijania wiary. Przed IHS upada się na kolana, a nie robi się z tego ozdóbki, moi drodzy, na cieście. To jest nasza największa, moi drodzy, świętość. To tylko takie dopowiedzenie kapłańskie, bo piekarze i mamusie przy pierwszej Komunii Świętej to już praktycznie wszystko są w stanie powymyślać. Teraz kolejny jeszcze jeden punkt omówię. Maltretowany Bóg. To już tu nadmieniłem. To, co się dokonuje, moi drodzy, z naszą postawą we mszy świętej czy w Komunii Świętej. To, co do Komunii Świętej powiedziałem ci już chyba wszystko,
co chciałbym powiedzieć. Nie będę ci mówił o tym, jak postępują i co robią ludzie z tym wielkim darem. To bardzo bolesne. Tyle tylko na tym punkcie powiedział ojciec Pio. To bardzo, moi drodzy, bolesne. Opowiem wam historię, która trwa od 2 lat, która się ożywia i na pewno będzie koniec kiedyś tej historii. Dziś wam opowiadam 2 zdarzenie z tej historii. Zapowie w jednej parafii X w Polsce. Nasz rycerz poszedł do księdza proboszcza, bo atakował rycerzy, więc mu zdał pytanie: proszę księdza, żebyśmy się zrozumieli, musimy jasno ustalić, jakie jest nasze podejście, moje i księdza, do mszy świętej. Do białej hostii. Proboszcz mówi: szanuję to, co tu jest, co uznajecie, ale moje zdanie na ten temat jest inne. No to nasz rycerz odszedł, bo proboszcz perfektnie podstawił, że musi w to nie wierzyć, że to dalej. Wytrąbił na ogłoszenia później rycerz równo. Na 2 dzień lecąca gałąź z drzewa przeciała obok niego, dotknęła go gałęzie. Lekko poturbowany, cudem przeżył. 2 punkt tej historii. W tej parafii osoba bardzo pobożna naruszyła bardzo sakrum, przyjęła komunię świętą, wyjęła z języka, bo szła musza na operację. Powiedziano, że nie będzie żyła. Wzięła do metalowego, do granitowego pudełeczka hostię i miała ją cały czas przy operacji. Pan Jezus ją uratował. Ale kiedy dowiedziała się od naszych rycerzy, słuchała naszych kazań, że tam są wszystkie partykuły Pana Jezusa, była u spowiedzi kapłan kazał ją od razu spożyć, bo to naruszenie świętości. Ale ci jeszcze nam opowiadali, że tam są partykuły, że tam są też jeszcze, moi drodzy, hostie. Pan Jezus jest. Więc przerażona przyniosła naszemu rycerzowi, ten miał to do mnie przywieźć, ale tak sława pokierował, że znalazła kapłana świątobliwego, który powiedział: będę to, musimy to spurifikować. Godzinę się później przy tym modlił. Wyczyścił. Pokazał potęgę klasy wiary. I ten nasz rycerz X idzie koło tego kościoła i obok jest proboszcz. I na oczach tego naszego rycerza, o czym proboszcz nie wie, że tanie się w tym marmurowym jeszcze resztki Pana Jezusa, na oczach biały dzień czerwcowy, urywa się potężna gałąź przy kościele, samoczynnie, ani wiaderku, ani nic, kasztana. Tak ogromna przeleciała obok nich, że samochód jeden cały zdjęty, wszystko gotowe, kilka potłuczonych. Przypominam, jesteśmy świadkami na ziemi polskiej bitwy o Eucharystię. Kapłan proboszcz ma inne zdanie o Eucharystii. Nawet on o tym nie wie, że ta osoba, która obok niego szła, miała taki problem pobożnościowy i głębokiej wiary i czci. Leciała do kapłana, aby uszanować Boga i przeprosić. Ten to później po tym konarze przez godzinę modlił i zrobił uroczystą puryfikację. Widzicie, jak tak dalej pójdzie? Kiedyś wam przekażę 3 część tego opowiadania prawdziwego o konarze, przy kolejnym konarze, przy kościele tego kapłana. To, co robicie, przypominam Gdańsko, ja szanuję, ale ja jestem innego tu zdania. Prywatnie innego zdania. 2 razy już nad jego głową przeleciał konar. Kiedyś na pewno będzie to podstawą do konkursu, gdzie to jest, jaki to kapłan, jaka to parafia, jaka to wieś, czy jakie to miasto. Więc czekajcie na kolejny sygnał, że Bóg da nam znak z tej bitwy
o Eucharystię na ziemi polskiej. Proszę Pana, ja jestem w tej materii Eucharystii innego zdania niż Wy. Tu dokończę tego rozważania i powie Amen.